przed chwilką pani Jola powiedziała nam króciutko o makijażu Asi. Teraz powiemy o fryzurze i o włosach Olgi. Pani Sandra opowie nam o tym, jak wcześniej wyglądała Olga, jakie miała wcześniej włosy, jakie zmiany były dokonane i za chwileczkę może przejdziemy do tego, co tutaj tworzy się obecnie na włosach. Pani Olga ogólnie miała długie włosy, nie za bardzo, nie miały nadane żadnego fasonu. Były brązowe z tego, co pamiętam. I po prostu nie było dużej zmiany, ale zostały odświeżone. Fason właśnie się dużo zmienił, bo nadało to lekkości. Włosy się lepiej układają teraz. I bardziej poszliśmy w odcień taki miedziany. Olga właśnie mówiła, że... Co jest bardzo lekka, modne teraz. Lekka zmiana, ale jednak widoczna. Mhm. To może co tutaj obecnie się dzieje na włosach? Już widziałam piękny warkocz. Zrobimy tutaj lekkie upięcie, które zaakcentowane będzie Francuzem. Będzie to taki luźny splot, że tak powiem. Nie będziemy za dużo kombinować, ale myślę, że będzie się podobać. Także... A jakie są teraz modne fryzury? Mamy karnawał, to może na karnawał jakie są modne fryzury? Czy właśnie upięte, rozpuszczone? Jak to wygląda? Zależy kto co lubi. Ogólnie mówię, cały czas są różne warkocze modne, takie sploty luźne, z loków, z prostych włosów, co kto lubi. Na wieczorowe wiadomo, bardziej wyczesane, jak ktoś idzie na jakąś bardziej elegancką. A jeżeli ktoś idzie na taką, że tak powiem, na bal, zabawę karnawałową ze znajomymi swoimi w takim towarzystwie, że tak powiem, co się bardziej znają, to można sobie pozwolić na coś bardziej szalonego. Świetnie. No to w takim razie zostawiam panie. Same można kontynuować pracę.